oczywiście bardzo szeroki i można by o nim opowiadać no, na pewno dłużej niż na jednym webinarze. Natomiast warto zwrócić uwagę, ja tu wyświetliłem taki slajd, który opowiada w ogóle o sytuacji, jaka jest dotycząca zagrożeń i tego, co właśnie się dzieje, jeśli chodzi o ataki, które występują ze strony niechcianego oprogramowania, czy też właśnie wirusów, różnego rodzaju niebezpiecznych elementów, które gdzieś tam sobie krążą w sieci. My mamy takie swoje badania, które przeprowadzamy i weryfikujemy po prostu, co złego się dzieje w sieci, czy też właśnie osób, które korzystają z naszego sprzętu, czy też ogólnie ze sprzętu IT. I takim ciekawym elementem jest to, że czasami to nie tylko są zagrożenia, które gdzieś pochodzą z zewnątrz, czasami są to zagrożenia tak zwane wewnętrzne, czyli to, co złego robi sam użytkownik sprzętu IT. I tu ciekawym przykładem jest to, że mniej więcej 72% użytkowników, którzy korzystają z komputerów, dzielą się na zewnątrz, czasami niechcący, danymi, które należą do danych firmy i wysyłają te dane gdzieś w miejscach, gdzie może one nie stanowią zagrożenia, wysłanie samych takich danych. Natomiast działa to w taki sposób, że te dane nie powinny wychodzić poza obszar danej organizacji czy też firmy. No i tutaj jest szereg elementów, które pokazują, że takie działanie nie powinno istnieć i to jest coś, co powinno być likwidowane. Oczywiście to samo dzieje się z atakami, które docierają do użytkowników, ponieważ bardzo dużo kontentu, który nie powinien w ogóle docierać nawet na skrzynki mailowe, czy też w postaci jakichś tam plików, nie powinien być otwierany, bo może stanowić zagrożenie. Ale nasi użytkownicy często tego nie wiedzą. I do czego dąży Dell? Dell dąży do takiej automatyzacji, żeby użytkownik nie musiał za bardzo się przejmować tym, co się dzieje wokół niego, tylko żeby wszelkie wyszukiwanie tych danych niebezpiecznych stało się po prostu automatyczne. Warto jest też zwrócić uwagę, co się wydarzy w przyszłości. W przyszłości będzie potrzebne około 3,5 miliona do 2022 roku na całym świecie ludzi, którzy będą gdzieś pośrednio albo bezpośrednio odpowiadali za zabezpieczanie takich danych. Więc to ogólnie jest tak, najbardziej ogólnie, jak możemy opowiedzieć o sytuacji, która się dzieje. Co idzie za tym? Transformacja sposobu pracy, to co my przedstawiamy, jeśli chodzi o rozwiązania takie typowo idące już od strony Della, to są elementy, które pozwalają właśnie te wszystkie dane na sprzęcie zabezpieczyć. To są elementy, które pozwalają na bardziej wygodną pracę, taką, która no właśnie będzie w 100% bezpieczna. I na to składa się kilka części. Jedną z takich podstawowych to są urządzenia. Same urządzenia powinny mieć elementy, które wpływają na nasze bezpieczeństwo. I tutaj mamy takie rzeczy, jak na przykład logowanie się za pomocą czytnika linii papilarnych, logowanie się za pomocą twarzy, bezpieczny BIOS, czyli ustawienia takie na poziomie korporacyjnym, które nie pozwalają wprowadzać niechcianych zmian w sprzęcie pracownika. Oczywiście funkcja Safe Screen. No i nasze rozwiązania, które już są dedykowane, rozwiązania software'owe, tak? Bo są rozwiązania właśnie takie mechaniczne, zasuwka do kamerki, która pozwala nam na to, żeby nikt nas nie podglądał, albo wyłączenie tej kamerki właśnie w BIOSie, ale są też rozwiązania software'owe. I tutaj już wchodzą rozwiązania bardziej zaawansowane, takie jak Workspace ONE. Jak działa Workspace ONE, co zabezpiecza, jak wyglądają polityki bezpieczeństwa, które mogą być wdrażane. Oraz zwykłe oprogramowanie, tak zwane security, czyli na przykład rozwiązanie Carbon Black. To jest takie rozwiązanie antywirusa, którego my dedykujemy właśnie dla użytkowników biznesowych, który ma zabezpieczać nie tylko właśnie te niechciane ataki, ale również dane, które są na danym komputerze, dane mają być szyfrowane, więc jest tu szereg elementów, o których jeszcze sobie opowiemy trochę dalej i rozszerzymy to wszystko. Natomiast ja o czym opowiem, to są takie cechy dosyć szczególne, jeśli chodzi o Della. Jest takie oprogramowanie, które nazywa się Dell Optimizer. To jest taka innowacja, którą mamy już od kilku lat w naszych właśnie stacjach roboczych, czyli tych produktach, którymi ja akurat się zajmuję w Polsce. Natomiast to oprogramowanie zostało rozszerzone na nasze wszystkie maszyny biznesowe. Jest ono o tyle ciekawe, że posiada bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o zabezpieczenie komputera, takie jak na przykład właśnie funkcjonalność Express Sign In.
Jest to taka innowacja, która pozwala na logowanie się za pomocą twarzy i to jest już dosyć znane, umożliwia to również standardowy Windows, tak zwana funkcja Windowsa Hello. Natomiast innowacją jest tutaj sensor, który wykrywa naszą obecność przed komputerem i pomimo, że jesteśmy w stanie odblokować ten komputer za pomocą twarzy, to również jesteśmy w stanie ten komputer zablokować, po prostu odchodząc od naszego laptopa, czyli załóżmy jesteśmy gdzieś na lotnisku, no może teraz trochę inna sytuacja, ale załóżmy, że jesteśmy w jakimś miejscu publicznym, mamy otwarty komputer, pracujemy na nim, odchodzimy sobie, nie wiem, nalać wodę czy cokolwiek innego zrobić, nie zablokujemy go, on się blokuje sam i wtedy mamy tę pewność, że komputer po prostu jest zabezpieczony. Wychodząc trochę naprzeciw funkcjonalności, które pozwalają pracować bardziej wygodnie, może nie tyle bezpiecznie, ale myślę, że tu Michał trochę może opowie o dodatkowych właśnie funkcjonalnościach, które widzimy na slajdzie. Tak, jak najbardziej. Ja powiem tak, od strony tego, czego teraz użytkownik, to użytkownik chce tej ciągłości biznesu, tak? On chce ciągle pracować, ciągle być podłączony, ciągle być obecny, dostępny, tak? Więc funkcja Express Charge powoduje naładowanie komputera do 35% w ciągu 15 minut. Jeżeli sobie założymy, że laptop teraz stanie na baterii pracować do 16 godzin, to powiedzmy mamy trasę pociągiem Warszawa-Kraków bezpiecznie, ciągle z naładowanym komputerem, po prostu ładując sobie go w kawiarni przez 15 minut. Jedna z tych funkcji, gdzie pracownik jest produktywny, bo jeżeli by tego laptopa nie miał naładowanego w pociągu, no to by nie pracował, tak? I pracodawca płacił komuś za to, że siedzi sobie w pociągu i nie pracuje, więc to jest ta funkcja, której też chcą pracodawcy, a tak naprawdę pracownik też nie będzie musiał tej pracy przenosić do domu. Więc ta funkcja Express Charge jest naprawdę teraz przez wielu klientów chciana. Funkcja Express Response to jest tak naprawdę prosta aplikacja, która wybiera sobie 5 głównych programów, na których my pracujemy i trzyma je tak jakby troszeczkę w tle, że przeskok między aplikacjami, tak, jeżeli pracujemy Outlook, Excel, PowerPoint, to one będą się dużo szybciej przełączać z tego względu, że program będzie sobie analizował naszą pracę i dobierał te aplikacje w tle, tak żebyśmy mogli pracować wydajniej. Intelligent Audio, no to jest taka funkcja, która ma nam pomóc pracować w różnych trudnych miejscach. Jak wiemy, teraz pracujemy już nie tylko w domu, pracujemy na działce, pracujemy w kawiarni, pracujemy na stacji benzynowej i ten komputer będzie, jeżeli będziemy oczywiście z niego pracować w sposób klasyczny, tak, to będzie sobie dostosowywał przez głośniki, tak, te szumy otoczenia wyciszał, będzie pobierał jakby to, co się dzieje i będzie nam dawał jak najlepszą możliwość do kooperacji poprzez te wszystkie narzędzia jak Zoom, Skype, Teams i wszystkie inne rozwiązania, z którymi my też mamy do czynienia, tak? Bo tych rozwiązań jest bardzo dużo, każdy firma ma jakiś swój standard. Jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć a propos tego Express Singing, bo Polska to jest kraj, w którym jesteśmy, jakby się czujemy bezpieczni, tak? Ale te funkcje od strony security są takie, że no, u nas jakby ta kradzież laptopów nie jest tak jakby powszechna, tak? Ale mamy kraje, gdzie zostawienie laptopa na chwilę grozi tym, że ten komputer po prostu zniknie, tak? I dla firm teraz tak naprawdę najważniejsze są dane na tym komputerze, a nie do końca sama cena laptopa, tak? Więc my też staramy się te komputery tak zabezpieczać, żeby potem tych danych nikt nie był w stanie sobie. Ten slajd jest z marca i to jest slajd, który powiedzmy jest już bardzo nieaktualny tak naprawdę, bo jesteśmy osobami, które tak naprawdę wszystkie zostały zmuszone do pracy z domu, tak? Więc wielu ludzi zaczęło już pracować nie tylko w domu, ale zaczęli pracować. Niektórzy się zaczęli wyprowadzać do teściów, tak? W sensie, że wychodzić, gdzie nie ma dzieci, albo po prostu druga osoba też pracuje i nie są w stanie pracować razem w domu, tak? Więc jesteśmy w tym trzecim kółeczku, gdzie jest 52%, tak? Bo poza firmami tak naprawdę z produkcji krytycznej, bardzo dużo firm zrobiło takie zakupy, które były z punktu widzenia IT powodowane tylko tym, że musimy mieć tą ciągłość biznesu. Tak, że działa IT chciał mieć pracowników, którzy będą pracowali, tak? I teraz się pojawia jakby po tym szale zakupowym pojawia się ta tendencja do tego, żeby te komputery może tym pracownikom odsprzedać i kupić komputery ustandaryzowane, tak? Gdzie będziemy mieli jeden sposób gwarancji, jakby jeden sposób świadczenia gwarancji, gdzie będziemy mieli spójną politykę od strony, jak ten komputer naprawić, jeżeli coś się stanie, tak? Że będziemy mieli też wspólne oprogramowanie, wspólny obraz systemów. I chcemy, tak naprawdę nasi klienci chcą mieć też taki spokój, na przykład ta funkcja BIOS-u, tak? My możemy ten BIOS tak naszym klientom ustawić, że nie będą mogli na przykład mieli możliwości podpięcia do portów USB, jak i zewnętrznych swoich, tak, pendrive'ów z grami, z muzyką, z jakimiś programami, zdjęciami z wakacji. To ma być komputer, który ma być komputerem
służącym do pracy i jak najbardziej możesz na nim robić swoje prywatne rzeczy, ale my się nie zgadzamy jako firma, żebyś mógł do tych komputerów grać jakieś swoje rzeczy z zewnątrz, tak? Dodatkowo też jest możliwość właśnie, że ktoś nie będzie mógł tego komputera w jakikolwiek sposób od strony software'owej uszkodzić, bo są różne przygody, niektóre komputery nie mają możliwości szyfrowania dysków, tak, bo nie mają tam jakby od strony korporacyjnej, tak, wiadomo, że szyfrować dysk możemy, ale potem nie ma kto tego dysku jakby przywrócić, tak, jeżeli coś by się stało. Więc i tak naprawdę Dell skategoryzował sobie, zbudował na podstawie badań takie portfolio, gdzie my jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom konkretne rozwiązanie pod daną jakby grupę osób pracujących. No bo jeżeli sobie popatrzymy, to było badanie oparte na paru tysiącach ludzi, którzy pracowali i sobie jakby podzieliliśmy na takie persony, to ładnie się w Dellu nazywa, tak? I mamy tych person 7 i wiadomo, że inny sposób zabezpieczenia będzie potrzebowała ta osoba o nazwie desk sentry, która siedzi w biurze, pracownik biurowy, tak? To może być ktoś z finansów, ktoś z księgowości, ktoś, który jest jakimś analitykiem biznesowym. Osoba corridor warrior to jest osoba, która podróżuje po firmie, ale jest w niej wewnątrz, tak? To jest tak naprawdę taki tablet, który można między salkami sobie przenosić, tak? Lekki, i który ma tak naprawdę być wydajny, ale nie do końca jest komputerem do pracy dla handlowca czy dla dyrektora regionalnego. Dyrektor regionalny tak naprawdę potrzebuje komputera, który jeszcze będzie dodatkowo wytrzymały, tak? Będzie na tej baterii cały dzień w stanie wytrzymać, tak? Dlaczego jakby mówimy o tych osobach? Bo osoba, która pracuje w biurze na przykład i obsługuje nasze pensje, to będzie chciała mieć pewnie filtr prywatyzujący w monitorze, żeby nikt jej nie zaglądał, żeby ona mogła komfortowo pracować, tak? A osoba, która podróżuje, będzie chciała mieć właśnie ten komputer zabezpieczony od strony właśnie autentykacji, tak? Czyli na przykład będzie chciała mieć, dział IT patrząc od strony takiej firmy, będzie chciała, żeby te dane były bezpieczne, tak? Czyli firmy zaczynają już myśleć o tym, że ośmioznakowe hasło jest niewystarczającym rozwiązaniem do zabezpieczenia, tak? Że dużo lepszym rozwiązaniem będzie przyłożenie palca i PIN, tak? Że to będzie dwustopniowa autentykacja. Są też firmy, które próbowały na to security też pójść bardzo silnie i próbowały dużo więcej tych sposobów zabezpieczeń wdrażać do swojej firmy, tylko wtedy jest tak, że dużo ludzi zaczyna wysyłać też krytyczne dane, jeżeli nie mamy oczywiście jakiegoś zabezpieczenia, po prostu prywatnym mailem, tak? Bo jest szybciej, bo nie trzeba się logować do komputera. Więc też teraz po stronie działu IT i w ogóle firmy jest tak, żeby tymi danymi balansować, tak, co jest dla nas ważne, tak, oprócz tego, że użytkownik ma pracować, to żeby też nie logował się nagle przez 3 minuty do komputera, tak, bo to też jest za długo, więc to trzeba wypośrodkować. No i też my jako firma mamy tą możliwość, że wszyscy, którzy pracują gdzieś i nie wiemy, gdzie ci ludzie są tak naprawdę, no to ten Workspace ONE, który jest tym rozwiązaniem, gdzie my możemy wymusić na użytkowniku specjalne update'y, tak? Możemy mu dograć oprogramowanie, nawet jeżeli on na to nie wyraził zgody, tak? No wiadomo, że to jest komputer służbowy, więc na tym komputerze powinno być to, na co my, co jest nam potrzebne do pracy, więc mamy bardzo dużo takich możliwości, gdzie na przykład sklepy z grami na laptopach znikają, a mamy specjalny sklep, który jest sklepem, gdzie my jako pracownicy mamy autoryzowane aplikacje, które wiemy, że są bezpieczne i użytkownik może je pobrać na komputer, tak? Więc jeżeli ktoś jest tą osobą on the go pro, która jest powiedzmy w czasach przedpandemicznych w hotelu czy gdzieś ciągle na mieście, to on pobierając aplikację, która jest mu potrzebna akurat do pracy właśnie w kawiarni, jest bezpieczny i nic mu się nie stanie w tym czasie, jeżeli będzie to oprogramowanie sobie pobierał. Więc tak naprawdę od strony zabezpieczenia i spojrzenia to jest tak naprawdę my jako Dell z firmą One System jesteśmy w stanie wszystkie te rozwiązania naszym klientom przedstawić. Na podstawie tych person jesteśmy w stanie dostosować każde środowisko dla każdego unikalnego typu pracownika, tak? Pierwsze cztery profile, które widzimy po lewej stronie, Desk-Centric, Corridor Warrior, On-the-Go Pro, Remote Worker, to są takie osoby typowo biurowe, natomiast warto zwrócić uwagę na użytkowników trochę bardziej nietypowych, czyli takich, którzy są na przykład użytkownikami komputerów kreatywnymi, potrzebują bardzo wyspecjalizowanego sprzętu i mamy tutaj na myśli na przykład tableta graficznego, czy też zakrzywiony monitor o bardzo dużej rozdzielczości 4K, czy też 8K, które również mamy w swojej ofercie. Są to osoby, które pracują często nad takimi projektami, na przykład właśnie z domu i do tego jest potrzebna im wydajna stacja robocza. Może to być komputer desktopowy, czy też mobilny i dzięki temu łatwiej im jest tworzyć bardzo zaawansowany content, nad którym po prostu pracują. Osoby takie jak inżynierowie, coraz więcej mamy inżynierów, coraz więcej mamy osób, które pracują gdzieś tam nad rozwojem sztucznej inteligencji, machine learningu,
No i tutaj też potrzebne są bardzo mocne komputery o bardzo dużej wydajności. Do tego tak samo nadają się idealnie stacje robocze, które są takimi trochę wyjątkowymi komputerami, bo jeśli chodzi o parametry, o wydajność, to bardziej przypominają serwery niż typowy komputer. Natomiast mogą być używane czy też w biurze, czy w domu. I ostatnia grupa ludzi, do której dedykujemy też nasze rozwiązania, to są pracownicy, którzy są gdzieś tam w terenie. Tych pracowników jest bardzo wielu i warto zwrócić uwagę, że część z nich wymaga takich rozwiązań, które muszą pracować na przykład w deszczu, na przykład w niskich temperaturach, na przykład w mocnym słońcu. Ja postaram się rozwinąć trochę tę grupę użytkowników w kolejnych tutaj etapach rozmowy, bo myślę, że to jest dosyć ciekawe. Natomiast dostosowanie się do danego użytkownika powoduje, że my jesteśmy w stanie dostarczyć mu taki typ sprzętu, jakiego on potrzebuje, ponieważ nie mamy ogólnie jednej gamy komputerów w wersjach na przykład lepsza, gorsza i najlepsza, tylko chcemy, aby każdy użytkownik mógł sobie wybrać pełne rozwiązanie właśnie wraz z akcesoriami na temat łącza. Założenie u nas jest takie, żeby komputery, które mamy w sprzedaży, miały najnowszego typu anteny i żeby obsługiwały również modemy 5G. Na razie jest to część tylko notebooków, to są wybrane rozwiązania z serii Latitude, natomiast większość naszych komputerów ma możliwość dodania modemu LTE, to na pewno, oraz oczywiście Wi-Fi 6. generacji. I tutaj na pewno ciekawostką jest technologia 5G, ponieważ dzięki tej technologii więcej osób w danym miejscu jest w stanie korzystać z szybkiej sieci. Na przykład, kiedy znajdujemy się gdzieś na stadionie, mamy swojego tableta, jest tam 50 tysięcy ludzi. Mamy nadzieję, że takie czasy oczywiście powrócą, bo na chwilę obecną nie jest to może możliwe. Ale dzięki technologii 5G te 50 tysięcy ludzi jest w stanie korzystać z szybkiego internetu. Teraz, kiedy udajemy się na stadion, mamy technologię 4G, zdarza się, że część z użytkowników po prostu nie może z tego internetu w ogóle korzystać. To tyczy się tak samo telefonów, jak i komputerów. Tak, ja bym chciał dodać jeszcze tylko tą opcję, że w naszych Latitude'ach serii 7 i 9 tysięcy jest możliwość zastosowania też eSIM-a, gdzie wgrywamy sobie po prostu kodem QR kolejną kartę SIM do naszego komputera i mówimy też oczywiście tutaj o czasach, powiedzmy, które były, gdzie dużo się podróżowało, gdzie mamy możliwość właśnie, jeżeli ktoś obsługuje powiedzmy 3 czy 4 kraje, może sobie wgrać profile właśnie z różnych operatorów z różnych krajów, gdzie nie musi wyciągać karty SIM, tylko po prostu może sobie na poziomie Windowsa tą kartę przełożyć, tak? Czyli taki prosty przykład. Jeżeli jestem w Polsce, pracuję na operatorze polskim, a jeżeli zmienię kraj na Czechy, to przerzucam się na czeską sieć bez wyciągania karty SIM z laptopa, tak? Też chcemy dać tą możliwość i tych kart, tych profili można mieć dużo więcej niż 3, tak? Można tych kart mieć dużo. No, wirtualne karty tak naprawdę nie zajmują miejsca, tak nie trzeba, nie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz też jest taka, że ten Dell Optimizer ma też nam pomóc w tym dobraniu jak najlepszej sieci, bo on sobie będzie analizował, z którego punktu access pointu my korzystamy i będzie starał się z tego jakby dobierać dla nas jak najlepszy access point, żebyśmy mieli jak najlepsze łącze. Tak, mówimy tutaj o rozwiązaniach, gdzie w biurze jest czasem 200 sieci, tak, Wi-Fi, bardzo duże to natężenie tych sieci i my chcemy dawać temu użytkownikowi tą stabilność, tak, bo wiemy, jak jest w biurach, gdzie tych naprawdę firm jest wiele sieci, tak, jest sieć dla gościa, sieć dla kawiarni, sieć jeszcze firmowa i tych sieć testowa i jedna firma potrafi mieć 10 sieci pod sieci, a jeżeli mamy w biurowcu tych firm 50, no to mamy tych sieci naprawdę dużo i chcemy też dawać tą ciągłość tego biznesu. Ja uważam, że to jest bardzo dobre stwierdzenie, że my chcemy być tą firmą, która po prostu daje continuity, żebyśmy cały czas mogli pracować, jeżeli jest taka potrzeba, tak żeby nas nie ograniczało. Więc tak naprawdę jeszcze też patrząc na tych cyfrowych nomadów, którzy są i którzy też świat programistów troszeczkę też wyznacza trendy, tak więc chcemy być wydajni, chcemy też mieć możliwość korzystania z tych rozwiązań, też mówiąc tutaj o dziale IT, który ma prostotę, tak? Jeżeli mamy komputery od jednego producenta, te schematy są prostsze dużo niż teraz, tak jak słyszymy od różnych klientów, że kupili tak wiele komputerów od różnych producentów i oni tak naprawdę mają bardzo dużo różnych problemów, tak? Bo jeżeli teraz wszyscy pracują z domu, ta prostota jest bardzo trudna, żeby ją osiągnąć, tak? Bo chcemy mieć tak naprawdę też dział IT i myślę, że też pracownicy chcą się zająć tym, co jest dla nich ważne, a nie rozwiązywaniem problemów. Ta
prostota jest rozumiana jakby w tym znaczeniu. Tak, no wydajność jest czymś, co każda kolejna edycja laptopa, tak, wszystkie nowe procesory, nowe oprogramowania powodują, że te komputery są coraz bardziej wydajne, tak? Miejsce, gdzie my możemy też próbować balansować tymi rozwiązaniami, czy na przykład danie komputera z lekko słabszym procesorem, a większą ilością RAMu nie będzie lepsze dla tego użytkownika, tak? Też sobie z Konradem robimy takie różne porównania, tak? Co będzie lepsze dla klienta, który na przykład właśnie się zajmuje lekko grafiką, czy dla niego to będzie lepszym rozwiązaniem, czy dla niego lepszym rozwiązaniem właśnie będzie standardowe danie jak najlepszych parametrów. Naprawdę możemy żonglować tym, gdzie możemy naprawdę zapewnić klientom to, czego potrzebują, tak? Staramy się trochę rozwinąć pracownika w terenie. Tak, bo ten pracownik w terenie jest rozumiany bardzo różnie, tak? To jest wydajny laptop, który będzie laptopem obracanym, czyli ma ten tryb tabletu, gdzie my możemy przyjechać do klienta, obrócić ten komputer w tryb namiotu i po prostu wyświetlić prezentację u klienta, ale to jest też ten komputer, który ma nam dać właśnie tą ciągłość, tak? Czyli ma nam dać 30 godzin pracy na baterii. Spokojnie można wyjechać w poniedziałek w delegację i w środę wrócić do domu i jeszcze mieć 30 czy 40% baterii. Mówimy o tym, że chcemy mieć bezramkowe ekrany, bo wtedy ta praca jest dla oka przyjemniejsza, tak? Ten komputer jest mniejszy. Dell się tym bardzo chwali, że mamy laptopy bezramkowe i one są tak naprawdę 15-calowy laptop jest laptopem w klasycznej obudowie laptopa 14-calowego, próbuję to pokazać, że będzie mniejszy. To, co mamy też tak naprawdę, mamy głośniki na górze, więc możemy też w małych salkach konferencyjnych próbować z tego komputera korzystać jako rozwiązanie do telekonferencji po prostu, tak? On da radę obsłużyć 4 osoby, te mikrofony i głośniki będą analizować to środowisko, tak, za pomocą Dell Optimizera i dostosować nas do tej pracy. To jest to 5G opcjonalne, tak? Mamy też przycisk, który jest od razu zbudowanym czytnikiem linii. Czyli jeżeli spojrzymy na to, że użytkownik się loguje 8-znakowym hasłem do firmy, no to przyłożenie palca jest dużo szybsze, tak? Czy to jest bezpieczne? No jeszcze można do tego dodać drugie zabezpieczenie w postaci PIN-u 4-cyfrowego i mamy dwustopniową autentykację, co daje dużo większe bezpieczeństwo niż 8-znakowe hasło. To, co się wewnątrz zmienia, tak? To mamy podwójne rury odprowadzające ciepło z procesora, tak? No to jest coś, co przy tych procesorach, gdzie w nowej właśnie linii 7 możemy dać aż procesory 6-korowe, to mamy tak naprawdę bardzo wydajną maszynę, która jest najmniejszym 15-calowym laptopem, więc potrzebujemy też tej możliwości odprowadzania ciepła, tak? No i to, co też jakby myślę, że z punktu widzenia działu IT jest ważne, to mamy też opcję osłonki na kamerę, tak? Mechanicznej. Co nam to daje, tak? Mamy różne, bardzo różnych klientów. Jedni klienci w ogóle nie chcą mieć kamery, tak? Inni klienci chcą być jak najbardziej, patrząc na to, że mają coraz młodszych pracowników, którzy są przyzwyczajeni do logowania się twarzą do telefonu, chcą dawać im tą możliwość, że te rzeczy, do których są przyzwyczajone, takie best practice, mają na swoich komputerach służbowych, tak? Więc jeżeli klient ma potrzebę posiadania właśnie osłonki na kamerę, mamy. Jeżeli ma potrzebę posiadania laptopa bez kamery w ogóle, też mamy taką możliwość. Wszystkie laptopy my jesteśmy w stanie wyprodukować dla naszych klientów pod ich potrzeby, tak? Czyli my możemy zrobić komputer, który jest takim komputerem aluminiowym, naprawdę w świetnej obudowie, sztywniutki, który spełnia wszystkie oczekiwania, ale może od punktu widzenia IT na przykład właśnie ta kamera być przeszkodą do tego, żeby spełniała ich politykę bezpieczeństwa, możemy też zaoferować taki sam komputer bez kamery. I to był ten właśnie najciekawszy laptop, który jest w naszej ofercie, model 9510, tak? Warto dodać, że to jest 15-calowy laptop w obudowie 14-calowego standardowego komputera. Co dalej? Dalej oczywiście to portfolio dla użytkowników bardziej wyspecjalizowanych, tak zwanych field worker, o których wcześniej mówiliśmy. No i tutaj mamy serię Rugged. Seria Rugged są to komputery wzmocnione w taki konkretny sposób, ponieważ tak jak można zobaczyć na slajdzie, wyglądają one bardziej jak cegiełki niż jak piękne, cienkie notebooki. Natomiast ich zadanie jest całkiem inne. Tutaj nie skupiamy się na wadze, tutaj nie skupiamy się na tym, żeby ten komputer był wygodny, tylko skupiamy się na tym, że jeśli ktoś pracuje w taką pogodę jak dzisiaj, na przykład przy maszcie, gdzie musi zamontować antenę do 5G, teraz może taki trochę drażliwy temat montowania anten do 5G, ale właśnie wtedy ci użytkownicy korzystają z takich komputerów czy też tabletów jak seria Rugged, czyli rozwiązania, które pozwalają na pracę w deszczu, pracę w słońcu, ponieważ posiadają bardzo jasne ekrany, dzięki czemu nawet w pełnym słońcu jesteśmy w stanie patrzeć w ten ekran i
nie ma problemu, jeśli chodzi o to, co widzimy. Poza tym te komputery mają też taką charakterystyczną cechę jak dwie baterie. Te dwie baterie są montowane od spodu obudowy. Można je wymieniać w trakcie pracy, czyli jedną baterię zostawiamy w komputerze, drugą wyjmujemy, wkładamy do ładowarki. Jeśli mamy trzecią, to możemy ją podmienić i komputer jest w stanie pracować cały czas, tak? Do tego podłączenia do szeregu rozwiązań mobilnych, takich jak samochody. Wiele z naszych tabletów jest wykorzystywanych w karetkach pogotowia, w związku z tym, że mają specjalny system dokowania pozwalający na łatwe wpinanie i wypinanie tableta czy też komputera w samochodach policyjnych, więc to jest całkiem inna gama sprzętu, którą warto pamiętać, że też Dell posiada w swojej ofercie. Te komputery są testowane na szereg różnych sposobów. To może jako taka ciekawostka do naszego webinaru, żeby naszym tutaj widzom opowiedzieć, jak to testowanie wygląda. Komputery są zrzucane regularnie na przykład z 2 metrów na beton i sprawdzamy po prostu, czy przeżyje. Wybierają się te komputery na różne wyprawy, bo zdarzało się, że były użytkowane przez wiele osób, które na przykład chciały przepłynąć morze. Mieliśmy też taki polski przykład kajakarza, który płynął z portu w Polsce do Szwecji kajakiem przez Bałtyk. Też używał naszego tableta, w związku z tym, że tablet ma możliwość lokalizacji, wszystkie te rozwiązania są wyposażone w GPS, mogą działać jako takie pełnowartościowe urządzenie do pomocy w podróży. Tak jak widzimy tutaj na zdjęciu, no, nasze komputery są też wypiekane w piecach, ponieważ są temperatury do 60 stopni, które wytrzymują, ale są też zamrażane do minus 20 kilku stopni i też mają w takich warunkach pracować. Więc to jest coś wyjątkowego. Tak jak powiedziałem, może nie wyglądają tak cudownie jak komputer 9510, o którym powiedział Michał, natomiast dla takich wyspecjalizowanych użytkowników są to, myślę, że bardzo, bardzo ciekawe rozwiązania i mam nadzieję, że też część z naszych widzów może nie słyszała o takich sprzętach, więc też może być to swego rodzaju ciekawostka. Jeśli chodzi o rozwiązania jeszcze dla użytkowników kreatywnych, czyli to, co mówiliśmy na początku, inżynierowie czy też architekci, projektanci, no to tutaj mamy największe portfolio takiego sprzętu, to są właśnie stacje robocze. Na pozór stacje robocze, na przykład mobilne, czyli te, które widzimy po lewej stronie slajdu, wyglądają jak zwykłe komputery. Są to w zasadzie notebooki, tylko że często wyposażone w całkiem inne komponenty w środku. Są to takie komponenty jak procesory z serii Xeon, stosowane wyłącznie w serwerach, pamięci z korekcją błędów, które powodują, że jeśli pracujemy nad jakimś projektem, to ten projekt nam nie przepadnie, więc tego jest sporo. Mamy jako jedyni w swojej ofercie 17-calową ultrabookową stację roboczą i to też pokazuje, że ta stacja robocza już nie jest taką cegiełką, jak do tej pory mogły się kojarzyć stacje, tylko jest to ultrabook właśnie w rozmiarze 17 cali, podobny do modelu 9510, który pokazywał Michał i wiemy, że ten komputer już ma bardzo, bardzo mocne parametry do tego, aby pracować w bardzo wydajny sposób. No i idąc sobie tak bardziej daleko, zagłębiając się w te otchłanie mocy, możemy zwrócić uwagę na stacje robocze towerowe, które już mają potężne procesory, potężne ilości dysków twardych i tutaj już bardziej mówimy o pracą właśnie nad sztuczną inteligencją, nad algorytmami. Te stacje mogą być również używane w szafach serwerowych, mają specjalne systemy chłodzenia, które pozwalają na to, żeby stacja mogła cały czas w pełni wydajnie pracować, więc to są takie rozwiązania, które są ponad standardem, można powiedzieć, jeśli chodzi o to, co występuje normalnie w takim standardowym portfolio komputerowym, którym stykają się w zasadzie wszyscy użytkownicy na co dzień. Co wzrosło na początku pandemii, jeżeli chodzi o największe zakupy, tak, to poza krzesłami do komputera, to właśnie były wszelakie akcesoria, tak? I widać, że pracownicy, którzy tak naprawdę cały dzień spędzali w biurze i mieli narzędzia pracy, teraz będąc świadomymi użytkownikami, jakby dbającymi o swoje zdrowie, a też widać jakby po tym raporcie, który ja czytałem, że mamy tą świadomość, że złe krzesło plus jakby nieergonomiczne narzędzia do pracy powodują jakby
skrzywienie kręgosłupa, bóle kręgosłupa, więc jakby wielu użytkowników też widać zaczęło kupować profesjonalne narzędzia do pracy, tak? I mówimy tutaj nie tylko o monitorach, które mamy, ale też na przykład właśnie myszy i klawiaturę, które będą, raz, że będą współpracować z naszymi sprzętami domowymi, tak? To znaczy, że możemy mieć możliwość podłączenia klawiatury i myszy pod naszego służbowego laptopa i pod naszego prywatnego laptopa, także nie będziemy musieli się przepinać tym małym donglem między komputerami, tak? To jest jedna rzecz, którą bardzo sobie klienci chwalą, że możemy klawiaturę mieć, która będzie zgodna z naszymi dwoma czy trzema komputerami, tak? Druga rzecz, też trend, który bardzo rośnie i też wielu klientów widać, że zaczyna doceniać to, to monitory z USB-C. Dają nam możliwość pracy na ekranie. Ten monitor jest wyposażony w kabel, który podłączamy do komputera, tak? I dzięki temu mamy prąd, który daje nam monitor, mamy też czyste biurko, a port USB-C jest standardem teraz tak naprawdę, który mają wszyscy producenci, więc jeżeli mamy laptopa jednej firmy, a żona ma laptopa drugiej firmy i to są w miarę nowe laptopy, to wszyscy będą tak naprawdę mogli pracować na monitorze z USB-C, tak? Więc to jest ten komfort, który mamy, tak? A propos tych ludzi, których ma nie zawieść praca tak naprawdę, bo teraz wielu ludzi, z którymi ja rozmawiam, też pracuje na działce, gdzie czasem też nie ma prądu, więc mamy też powerbanki, które mają nam dać tą możliwość pracy tak naprawdę, że taka dodatkowa bateria do laptopa, która może nam naładować właściwie laptopa do połowy, to jest wielkości tak naprawdę większa troszeczkę niż pudełko papierosów. Tak? Mamy możliwość naładowania sobie tego laptopa, więc czujemy się też komfortowo i bezpiecznie. Stacje dokujące to jest taki temat, gdzie już to są dla bardziej wymagających użytkowników, też jest rozwiązaniem, które myślę, że mniej ludzi bierze do domu, tak naprawdę kupuje, ale są też ludzie, którzy zabrali i ja to wiem jakby od strony programistów, którzy chcą pracować na dwóch czy trzech monitorach i potrzebują takiego rozwiązania, tak? Ale zabierają tą stację z reguły z biura, tak? No bo jeżeli są relegowani tak naprawdę do domu, no to zabierają swoje całe stanowisko do pracy z domu, tak? Więc mamy stacje, które są w stanie już obsłużyć trzy monitory, tak? Są już takie zapytania w Polsce, tak? Że to nie jest tak, że te trzy monitory to jest coś nadzwyczajnego. Na razie standardem są, takim dobrym standardem biurowym, to są dwa monitory 24 cale, ale też wielu klientów zaczyna spoglądać na to w ten sposób, że nie wszyscy użytkownicy potrzebują też 15-calowego laptopa z klawiaturą numeryczną, bo też zaczynają ludzie narzekać, że to jest wielki laptop, że on zajmuje dużo miejsca, a jeżeli damy takiemu pracownikowi właśnie takiego ultrabooka malutkiego i on będzie miał w domu właśnie monitor z klawiaturą i myszą taką pełnoprawną i w biurze też możliwość przyjścia raz na jakiś czas, to dla niego takie rozwiązanie jest po pierwsze zdrowsze. Wiadomo, że wie, że jeżeli wróci do domu po pracy, to zrobi to dużo szybciej niż na laptopie, tak, jeżeli sobie podepnie tego laptopa pod monitor. I mamy też takie trendy. Widzimy, że też wiele osób z działu handlowego czasem tą klawiaturą numeryczną bardzo chce mieć komputer, a teraz jest też taka jakby zmiana, że może fajnie jest mieć jednak monitor w domu, klawiaturę i mysz, żeby to wszystko było wpięte, działało, że ktoś wraca i jest w stanie dużo szybciej to zrobić niż na laptopie w samochodzie. Więc te trendy są bardzo różne. My tak naprawdę rozmawiając z klientami codziennie o ich różnych wyzwaniach, o ich różnych problemach, mamy też takie doświadczenie z Konradem, że wiemy tak naprawdę, co może być też bolączką dla działu IT, a dwa, że dla takiego użytkownika, który mówi, że laptop, który waży 2 kilo i on z nim musi chodzić na czwarte piętro bez windy, bo tam jest akurat apteka, tak, bo to są takie branże, na przykład właśnie farmaceutyczne, gdzie tych spotkań jest bardzo dużo w aptekach, no to dla nich to jest niewygodne, tak, bo woleliby mieć laptopa czy takiego właśnie tableta, na którym będą mogli szybko coś wyświetlić. Ja jeszcze pozwolę sobie dodać dwie rzeczy. Jedna to jest taka, którą widzimy teraz, to są nasze stacje dokujące. To jest też taka ciekawostka, ponieważ Michał pewnie wspomniał, że te stacje mogą pracować również z innymi komputerami dostępnymi na rynku, wyposażonymi właśnie w złącze USB-C, które już jest standardem. Można z takiej stacji też naładować telefon, jeśli ktoś sobie życzy. Natomiast taką ciekawostką jest to, że one wszystkie wyglądają tak samo, ponieważ ten element, który jest po lewej stronie, taka mniejsza kosteczka, jest wymienialna. Jeśli my zmieniamy komputer, na przykład przesiadamy się z typowego biznesowego komputera, który potrzebuje mniejsze zasilanie, na komputer z większym zasilaniem, takim jak stacja robocza, wystarczy, że my sobie wymienimy tylko część kostki, część tej stacji roboczej i to jest taki, myślę, że też szkliwy element, który pozwala na to, żeby ta stacja po prostu posłużyła nam dłużej. Druga rzecz, o której chciałem jeszcze powiedzieć, to padło pytanie, a my chyba nie udzieliliśmy odpowiedzi na temat funkcji Safe ID w BIOSie.
w ostro. Komputery w ostro to są takie komputery, które są rozwiązaniami, owszem, też używanymi w biznesie, natomiast seria biznesowa w naszym rozumieniu, w rozumieniu Dela, zaczyna się bardziej od serii Latitude w górę. I tutaj jeśli chodzi o komputer w ostro, to na pewno jesteśmy w stanie się zabezpieczyć TPM-em 2.0, możemy mieć czytnik linii papilarnych oraz logowanie się za pomocą Windowsa Hello. Chcielibyśmy, żeby te komputery mogły służyć użytkownikom jak najdłużej. Natomiast postęp, który jest i jest to postęp związany z przyspieszeniem w procesorach, w pamięciach, w dyskach twardych, no powoduje to, że my te komputery aktualizujemy co mniej więcej półtora roku maszyny biznesowe, ale to nie znaczy, że ta maszyna, na której pracuje taki użytkownik dłużej, już jest nieaktualna. Natomiast mniej więcej co tyle zmieniają się procesory i rozwiązania właśnie powiązane z procesorami, czyli jeśli zmienia się procesor, przyspieszają pamięci, do tego są dodawane również nowe karty graficzne i ten postęp jest tutaj dosyć dynamiczny. Natomiast to, co my stosujemy, to jest na przykład rozszerzona gwarancja, ponieważ kupując komputer od firmy Dell, możemy sobie wybrać na przykład 5 lat gwarancji. Jest to oczywiście gwarancja świadczona na miejscu u klienta, jeśli chodzi o maszyny biznesowe, czyli jeśli popsuje się nam taki komputer, przyjeżdża serwisant i zazwyczaj w 99% przypadków naprawia ten komputer na miejscu, chyba że jest to rozwiązanie właśnie typu rugged, czyli wzmocniony komputer, więc wtedy musi ono być przetransportowane do laboratorium, gdzie jest otwierane na przykład w warunkach sterylnych, więc to jest taki może wyjątek. Natomiast warto pamiętać, że stacje dokujące, które mieliśmy do tej pory przed stacjami dokującymi na USB-C, o których właśnie opowiadał Michał, były dostępne przez około 8 lat w tej samej wersji, czyli tych stacji nie trzeba było wymieniać, ponieważ złącze, do którego były montowane komputery, było to samo przez 8 lat. No tutaj postęp technologiczny również wymusił na nas zmianę, że w zasadzie teraz są to stacje dokujące na USB-C i już od kilku lat jest to standard, ale warto zwrócić uwagę, że w przypadku tych rozwiązań biznesowych staramy się, aby te wszystkie typy sprzętu były aktywne przez jak najdłuższy czas i żeby klienci nie musieli tego sprzętu wymieniać. Dodam od siebie jeszcze jedno zdanie a propos monitorów, bo też jest ten trend, że monitory wymieniamy tak naprawdę w całym środowisku najrzadziej. Zawsze namawiam klientów, żeby jeżeli wymieniamy ten monitor raz na 8 lat albo na 7-8, tak jest w Polsce patrząc na statystyki, to warto jest zastanowić się nad zakupem monitora albo o większej przekątnej, albo właśnie o USB-C, albo o większej rozdzielczości, bo ten monitor będzie długo pracownikowi służył, tak? I też wielu pracowników bardzo się przywiązuje znaczy najwięcej czasu spędza przed tym monitorem, tak? Więc oni dużo częściej właściwie korzystają, można powiedzieć, w cudzysłowie, z monitora niż z komputera, tak? Mówimy tu o komputerze stacjonarnym. Nawet jak się popyta klientów, użytkowników, tak? Dużo u klienta, jak przechodzę przez taki open space i się pytam, jakiej firmy macie Państwo komputer, to wiele osób nie wie, na jakim komputerze pracuje, a monitor zawsze zna tą firmę, no bo monitor mają przed oczami, tak? I mówią, bardzo lubię, że on tam jest regulowany, że ma jakieś łatwe tam przyciski. I jest ta tendencja do tego, żeby ten monitor zainwestować w niego po prostu. Też jakby też są różne technologie od strony ochrony oczu, tak? Czy tam emisji światła niebieskiego, redukcji i tak dalej, i tak dalej. Więc tego jest dużo i to jest takie miejsce, gdzie możemy też doradzić klientom,